A co będziemy robić? Mielibyśmy taki pomysł. Mamy tutaj kilka numerów telefonów do restauracji. No. Proszę zadzwonić do restauracji, po prostu wkręci pan osobę, która odbierze, że chce pan zarezerwować stolik bądź część restauracji na swoje... Ile pan ma lat właściwie? Kobiet i mnie się o wiek nie pyta, no. To załóżmy, że pan ma 80 lat, to jest taka okrągła, fajna rocznica. Jesteś bardzo miły młody człowiek. Dziękuję serdecznie. No tak jak na pana patrzę, to tak mi się jakoś bardzo pasuje, ale więcej czy mniej? Dobrze strzeliłem? Więcej pasuje, no. Więc tak, dzwoni pan i mówi pan, że chce pan zarezerwować stolik, pan kilku znajomych, ale oprócz tego chciałby pan, w związku z tym, że hoduje pan kury, ma pan fermę kur. A tam trzy kury to nie jest hodowla, to ile ja w mieszkaniu więcej nie zmieszczę. Dobrze, ale to załóżmy, że pan chciałby, żeby te kury były też razem z panem w tej restauracji. Spróbujmy. Dzwoń. Dobrze, pięć. A jak on będzie wiedział, że ja dzwonię, to co ja mam powiedzieć? On mnie znajdzie po numerze. A to jest mój numer. Nie. No to... Na końcu niech pan... To ty gnoju dostaniesz, Kiry. Panie profesorze, na końcu powiemy, że to jest taki dowcip, że jest żart, że paranormalni robią taki dowcip. Dzwoń, kończ pitolić, dzwoń wreszcie. Żeby nie było, prawda, bo rzeczywiście to jest mój numer się wyświetli. Nie przemyślałem tego wcześniej. Dzwoń wreszcie. Dobra. Co to jest za lokal? To, tu jest napisane. No ja zobaczę takim drobnym druczkiem. Dobrze, uwaga. Dzień dobry, Wine & People. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłem do restauracji? Tak, Wine & People. Dzień dobry, proszę panią, czy można u państwa zarezerwować całą restaurację? Jak najbardziej. A na imprezę typu urodziny tam nie ma przeciwwskazań? Jeżeli jest rodzina, to nie. Znaczy, w jakim sensie rodzina? No to urodziny, że rodzina by przyszła. Tak. Czyli możliwe to jest? Jak najbardziej. A proszę mi powiedzieć, iloma miejscami siedzącymi państwo dysponujecie? 25. 25, to akurat, no tylu znajomych to akurat mam. Dobrze, proszę panią, bo ja mam takie nietypowe życzenie, to jest okrągła 70 i proszę panią, czy... Bo ja jestem hodowcą kur. Czy można by było tam puścić 10 kur samopas? Wie pan co, nie bardzo. Ja nie mogę wpuszczać zwierząt do środka. Bardzo mi przykro. To pani mi psuje koncepcję, bo to wszyscy... słyszała pani o pasztetach maździoch? Nie miałam okazji. Mamy ogródek, ale nie wiem, czy by się nie rozbiegły. Nie, to są bardzo zdyscyplinowane kury. Ja bym wziął tylko te najlepsze oczywiście, ale no to a gdyby taki zagonik gdzieś z boku zrobić? To ewentualnie. A ile sztuk chciałby pan, żeby było? Znaczy fajnie by było, żeby na każdego gościa jedna. No to ja sądzę, że jest 23. O kurczę. Kurczę, ale... to mogą być kurczaki. Faktycznie to może być coś mniejszego. Tylko, że je się trudniej trenuje jakby, no to... Rozumiem. No musiałabym przemyśleć temat, jak to zrobić, żeby to umieścić w takim miejscu, żeby i gościom nie przeszkadzało i ale to ja bym wolał, żeby to było zamknięte, że tam nikt nie wejdzie poza gośćmi moimi, bo to jeszcze... Nie, oczywiście, to byłaby impreza zamknięta. Tylko tutaj, tak jak mówię, po prostu chodzi mi o tak bym, myślę o ustawieniu stolików, tak żeby, tak jak mówię... Nie, dla kur nie trzeba stolików, to nie trzeba, bo to, ale, a bo ja panią źle zrozumiałem, przepraszam, bo ja myślałem, że pani dla kur, przepraszam. A tak z boczku, żeby taki zagonik był, to mogą być mniejsze ilości kur, tylko mam pytanie, to może głupie się wydać, czym, macie państwo menu też dla kur? Nie. No dobrze, to ja swoją paszę przywiozę. Proszę mi powiedzieć, czy takie, no przepraszam, ja wiem, że to są fanaberie. Jaki to byłby koszt, żeby takie menu, żeby się zmieścić tam w 300 zł na osobę i żeby tam coś zjedli i wypili, nie kury, tylko ci ludzie? Rozumiem. No to pytanie czy w tym też miałby być alkohol, a jak tak, to jaki i czy... Chciał pan, żeby to były bardziej przekąski, czy bardziej obiad, taki typowy obiad? Znaczy tak między nami najtańszy alkohol. Ale czy można by było przelać do ładniejszych butelek? Nie,
nie, akurat czegoś takiego nie robimy. Mamy dobre wino domu, więc myślę, że to będzie odpowiednie. No dobrze, a te przekąski to czy są bo teraz jest ta to jest moda. Są i mięsne i wegetariańskie, tak? Tak, właśnie, żeby wegeta tam była w tym, to wegetariańskie, żeby były i... Dobrze, to jaki koszt wynajęcia całego lokalu, tak żeby zreasumować to u Państwa, za 2 tygodnie, w piątek albo w sobotę? Jeżeli chodzi o termin za 2 tygodnie, 10-11, w piątek tak, w sobotę już mam zarezerwowaną. O, choroba. A kto robi imprezę? Mam wieczór pani. A to ja bym wtedy wolał. To nie można połączyć? Nie, tutaj też pani są osobno. Nawet jakby poznały, to nie wiem, tu kurki, tam kurki, wie pani. Proszę panią, zapraszam panią na profil Paranienormalni, profil oficjalny na Facebooku. Została pani wkręcona na żywo. Oglądam kabarety, więc bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i przyjadę ze swoimi kurami. Zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No! Znają mnie ludzie, cenią, szanują.